Kazanie świętego Leona, wielkiego papieża. Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel, radujmy się, umiłowani. Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie. Pieschnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia. Nikogo ona nie omija. Wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz pan niweczy grzech i śmierć. A chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa. Niech się raduje grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany. Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych wyrokach bożych. I syn Boga, Przyjmuje na siebie naturę ludzką, by ją pojednać z jej stwórcą i przez nią pokonać szatana, jej zwycięzcę i sprawcę śmierci. Pan się rodzi, chwała na wysokości Bogu, śpiewają radośnie aniołowie i głoszą pokój ludziom, których umiłował. Widzą już bowiem niebiańską Jerozolimę, powstającą ze wszystkich narodów. Jakże wielką radość powinno dawać nam, ludziom, owo niewysłowione dzieło miłości Bożej, skoro ogarnia ona nawet aniołów. Umiłowani, dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna w Duchu Świętym, albowiem umiłował nas i w swym bezgranicznym miłosierdziu, ulitował się nad nami, nas umarłych na skutek występków. Razem z Chrystusem przywrócił do życia, abyśmy się w Nim stali nowym, odrodzonym stworzeniem. Porzućmy więc to, czym byliśmy i nasze dawne uczynki, a skoro przez wcielenie Syna Bożego zostaliśmy w Nim usynowieni, wyrzeknijmy się wszystkiego, co jest tylko ciałem. Poznaj swoją godność, chrześcijaninie. Stałeś się uczestnikiem boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to głowy i jakiego ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocą ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego. Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego. Nie wypędzaj go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest krew Chrystusa.